przyjmowali pewne elementy techniczno-taktyczne w warunkach meczowych. No, wraz z przeciwnikiem, drugi raz gramy ze słabszym przeciwnikiem. Akurat w tym terminie nie mieliśmy żadnego sparing partnera i wybraliśmy Górnika Bałtyku. Warto w takim meczu zobaczyć, czy lekceważymy przeciwnika, czy po prostu sparing traktujemy jako niezbyt poważnie myśleć, czy potrafimy się bawić w koszykówkę. Ja myślę, że pokazali dzisiaj, mimo że nie było zbyt dużej indoktrynacji z mojej strony, że pokazali, że bawią się koszykówką i to jest rzecz najważniejsza. Będziemy pewnie pytać cały czas o obcokrajowców. Powie Pan coś o nowym pańskim nabytku, nabie nabytku? Nie, on 3 dni jest. Myślę, że jeszcze się dobrze nie wyspał i się zaklimatyzować. Natomiast jest inteligentnym graczem. Szybko złapał taktykę, praktycznie nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Ma dobre warunki fizyczne, dobrze gra pick and role. A teraz trzeba go komponować do drużyny. Takie maciągotki bardziej na czwórkę, można powiedzieć. Tak, to nie jest taki typowy center, że będzie grał tylko. Nie, no myśmy nie brali typowego centra. Będziemy mieli, zresztą w naszej taktyce jest ona tak zorganizowana, mając ten skład personalny, a nie inny, że w poszczególnych fazach prowadzenia ataku piątki zamieniają się z czwórkami rolą i raz piątka jest na górze, raz czwórka jest na dole i odwrotnie. I myślę, że to będzie przewaga, ponieważ Tomek Niesicki, rozpoczynając na czwórce, jak będzie wpadał potem na pozycję niskiego centra, to powinien sobie spokojnie poradzić z niższym zawodnikiem. Podobnie powinno być z nowym nabytkiem.